czarno to widzę i koniec. Czyli wszyscy mamy się spodziewać tego, że po prostu nie będziemy jechać, tylko będziemy stać. Dokładnie. Akurat mieszkamy tu w takim miejscu, że nie będzie nam to jakoś bardzo przeszkadzało, ale dla kierowców z całego miasta to nie wiem, czy tam Świętego Jana i pod tunelem, czy to wszystko wytrzyma. Czyli ten objazd, który tam zaplanowano, to tak raczej pan obstawia, że wszystko będzie zakorkowane? Tak, no całe życie gdzieś tu się kręcę w tych okolicach i wydaje mi się, że tak, że będzie zakorkowane. Nie ma możliwości, żeby ruch autobusowy cały był tam przeniesiony i samochodowy. Ludzie faktycznie potrzebują czasu, żeby się tak nauczyć jeździć? Znaczy, ja to mam nadzieję, że część ludzi zrezygnuje z jazdy samochodem i dzięki temu ten ruch będzie mniejszy, nie?